jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać. Łaską sprawiedliwieni i przez baranka krew wzywasz nas, Panie, do siebie. Przed Twój w niebie tron, my łaską oddawani, Tobie składamy tron. Wzywasz nas, Panie, do siebie. Przed Twój w niebie tron, my łaską oddawani, Tobie składamy tron. Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać. Łaską usprawiedliwieni i przez baranka krew wzywasz nas, Panie, do siebie. Przed Twój w niebie tron, my łaską oddawani, Tobie składamy tron. Wzywasz nas, Panie, do siebie. Przed Twój w niebie tron, my łaską oddawani, Tobie składamy tron. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam was wszystkich bardzo serdecznie zgromadzonych na Eucharystii, naszej takiej comiesięcznej, troszkę niby innej, ale jednak takiej samej. Tym się różni, że jest rozbudowane uwielbienie po to, żeby otworzyć swoje serca na oścież, na łaskę, którą Jezus Eucharystyczny chce przynieść do naszego życia właśnie przez swoją ofiarę, mękę, przez swoje zmartwychwstanie, przez to wszystko, co dokonuje Kościół właśnie w ofierze mszy świętej. Nie mam nic, co przynoszę przed Twój w niebie tron, łaną z nieba nakarm duszę mą. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron, łaną z nieba nakarm duszę mą. Masz maścią leczącą oczy me, z prawdy język mój też przemówić chciał. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron, łaną z nieba nakarm duszę.
Możesz klęczeć, możesz siedzieć, tak jak Ci wygodnie się modlić. Możesz zamknąć oczy, żeby się skupić bardziej, albo spojrzeć na krzyż, na figurę zmartwychwstałego. Ale nie milcz, tylko śpiewaj te teksty, które są tutaj przygotowane dla Ciebie, abyś uwielbił Go, który przyszedł do nas, bo On przyszedł do nas pod postacią chleba. Jest godzin chwały i czci.
Dlatego, Panie Jezu, my teraz stajemy w Twoje imię przed Ojcem i uwielbiamy Cię. Wywyższamy i błogosławimy Twojemu świętemu imieniu Jezus. Jezu, dziękujemy za Twoją mękę, za Twoją śmierć, za Twoje zmartwychwstanie. Dziękujemy Ci za każdą kroplę przelanej krwi. Dziękujemy Ci za to, że dajesz się nam w sakramentach Kościoła. Dziękujemy Ci za to, że dajesz się nam na modlitwie, że dajesz się nam w Słowie Bożym, które możemy czytać każdego dnia, rozważać, medytować, kontemplować i podejmować decyzje. Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty idziesz z nami przez życie. Ty kroczysz z nami tą naszą pielgrzymią drogą, drogą do Ojca. Dodajesz nam sił, uwalniasz, uzdrawiasz, przemieniasz, błogosławisz, czynisz wszystko nowe w naszym życiu. Jezu, dziękujemy Ci za to. Uwielbiamy i wywyższamy. Chwała Ci, Panie. Do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami.
Tak jak Ty. Prosimy Jezu, abyś przeszedł się w mocy swojego ducha i pouwalniał nas dzisiaj, pozdrawiał, poprzemieniał. Panie Jezu, my Ciebie uwielbiamy. Uwielbiamy, to znaczy oddajemy Tobie pole do działania. Uwielbiamy Cię w naszych problemach, w naszych trudnościach, w naszych chorobach. Możesz uwielbić Jezusa w tym, co jest Twoim trudem. Jakąś chorobę, jak masz, nosisz. Jakiś trud, jakiś problem. Uwielbi Jezusa w tym. Jezu, uwielbiam Cię w osobach chorych tutaj. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej. Króluje nad nami dziś. Z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej. Miłości, mądrości swe. Nasz Bóg jest potężny w mocy swe. Króluje nad nami dziś. Z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swe. Nasz Bóg jest potężny w mocy swe. Króluje nad nami dziś. Z nieba rządzi w mocy mi.